imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W czwartkowy poranek 29 czerwca witam Was, drogie siostry i drodzy bracia w Jezusie Chrystusie i serdecznie pozdrawiam z parafii w Suwałkach. Dziś pragniemy rozpocząć ten dzień wspólnie od słuchania się w Boże Słowo, której to książeczka z Biblią na co dzień podaje nam dziś z Księgi proroka Jeremiasza, z 20 rozdziału, 11 werset, a także z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, 1 rozdział, 12 werset. Wsłuchajmy się wspólnie w Boże Słowo. Pan jest ze mną jak groźny bohater. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania. Jako słowo komentarza książeczka przytacza zwrotkę pieśni numer 588 autorstwa Pawła Gerharda. Czyżbym nie miał śpiewać Bogu, ani Jemu wdzięcznym być? Wszędzie dobroć Jego mnogą widzę, jakby złotą nić, co przez wszystko się przesnuwa. Miłość wierna w każdy czas tu bez końca dźwiga nas i nad dziećmi swymi czuwa. Wszystko w świecie kres swój ma. Miłość Boża wiecznie trwa. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie, chciałbym, żebyśmy chwilę zatrzymali się przy słowach proroka Jeremiasza, gdyż są one, przynajmniej dla mnie, niesamowicie nośne. Pan jest ze mną jak groźny bohater. Drodzy, Jeremiasz w swoim życiu prorockim, kiedy został to powołany na tego, który ma głosić swojemu narodowi słowo Boga, przeżył bardzo wiele trudnych chwil. Trudnych to może też jest wręcz eufemizm, gdyż jego przeżycia, to co doznawał, to co przeżywał potem wewnętrznie, słowem trudny to jest bardzo mało, jeżeli chcemy to opisać. W tym całym swoim, byśmy nazwali to, życiowym dramacie, w tych wszystkich chwilach, w których Jeremiasz przeżywa rozterki, trudności, przeżywa ból, może w jakiejś tam formie rozczarowanie, czy porzuca Boga? Dzisiejsze słowa to fragment niemalże modlitwy Jeremiasza, który wyznaje Panu Bogu, kim On dla niego w życiu jest. Pan jest ze mną jak groźny bohater. Moi wrogowie, to wszystko, z czym się zmagam, to wszystko jest niczym, bo w Bogu będę miał ostateczne zwycięstwo. Drodzy, czy czasem jako ludzie nie mamy tak, że poszukujemy w swoim życiu bohaterów? Już od młodszych lat w zasadzie gdzieś fascynują nas postacie, które bardzo często jedynie stworzone przez człowieka. Fascynują nas, pociągają, rozmarzamy się. Chociażby całe uniwersum postaci różnych bohaterów Marvela czy innych produkcji, gdzie jako ludzie chyba z powodu jakiejś wewnętrznej tęsknoty z jakimś potężnym, kimś, kto nas może obronić, kimś, kto może wkroczyć w nasze życie i nas ocalić, ta tęsknota z nas niejako wyziera. Po co szukać sobie na siłę bohaterów? Po co ich malować, nagrywać o nich filmy? Po co marzyć o wydumanym bohaterze, kiedy otwierając nasze Biblię czytamy, że Pan Bóg jest przy nas niczym groźny bohater. To On jest tym, który może przeprowadzić nas przez każdą burzę. To On jest tym, który może wyciągnąć nas z największego dołka, z tych trudnych życiowych chwil, z nieprzespanych nocy,
z tego wszystkiego, co sprawia, że czujemy się w życiu już pokonani i pobici. Dlatego chcielibyśmy dziś modlić się tymi słowami Jeremiasza. Sięgnijmy do naszych Biblii, otwórzmy ten 20 rozdział Księgi Jeremiasza i zacznijmy czytać go chociażby od tego 11 wersetu. Pan jest ze mną jak groźny bohater. Kiedy Bóg jest przy nas, możemy być pewni tego, że w tych wszystkich życiowych burzach mamy bohatera, na którego naprawdę możemy liczyć. Mamy Boga, który nie jest Bogiem milczącym, Bogiem, który gdzieś nas opuścił, ale jest Bogiem żywym, który pragnie być w Twoim życiu obecny każdego dnia. Za takim bohaterem tęsknijmy i do takiego bohatera się módlmy. Amen. Drodzy, pragnę Wam życzyć pięknego czwartku, radosnych, dobrych przeżyć, a dla tych, którzy mimo tego wakacyjnego, może urlopowego czasu, jednak zmagają się z przeciwnościami, życzę tej niezachwianej wiary, jaką miał w swojego Boga i w naszego Boga prorok Jeremiasz. Zostańcie z Bogiem.